Raz, że powinno być utrwalone w starym kalendarium grudziąskim, ale także należy zabezpieczyć całą sferę socjalno-bytową wokół tego przedsięwzięcia, że tak się wyrażę. Oczywiście mamy nadzieję, że niebawem powstanie i na Górze Zamkowej jakiś przybytek gastronomiczny, także porządne z prawdziwego zdarzenia zaplecze sanitarne, bo to też jest ważne, aby ci ludzie, którzy będą gromadzili się w ramach tego przedsięwzięcia co roku, mieli zapewnione podstawowe swoje potrzeby, bo tak dzisiaj to polega to tylko na dość, powiem szczerze, w tym zakresie prowizorycznych warunkach. Jeżeli chodzi o pytania, to mam kilka pytań do Pana Prezydenta. Jeżeli chodzi o wyróżnienie samo, to nie kwestionuje gazeta Newsweek określonych też poglądów politycznych, deklaratywnie wspierająca, rozstrzyga pewne kwestie według własnego uznania, oczywiście przy wsparciu, aczkolwiek nie wiem, czy komisja, która oceniała, miała do dyspozycji wszelkie dokumenty związane także z ciążącym na mieście zobowiązaniem z tytułu zadłużenia szpitala ponad 500 milionów. Być może nie wszystko było znane, ale też protokoły regionalne, izby obrachunkowe i tak dalej. Bo gdyby nie te fakty, to faktycznie to miasto Grudziądz bez tego wielkiego balastu nie tak wtedy wypadało. A bez tego balastu, oczywiście tak, bez tego balastu, ale musimy cały czas pamiętać o długu prawie 600 milionowym, który jest do rozwiązania w gestii miasta. Co do pomysłu Pana Prezydenta, który Pan tutaj przedstawił o przeniesieniu zobowiązań z majątkiem, to ja Panu zadaję pytanie. Czy Pan nie boi się bardzo dużego ryzyka utraty własności szpitala, majątku szpitala, ponieważ przeniesienie zobowiązań i majątku szpitala, resztę majątku szpitala do tej spółki może warunkowo pozwalać zgodnie z umową, jaka obowiązuje tą spółkę. Mówimy o umowie, która została skonstruowana, przyjęta, w której w jednym z punktów zapisu jest mowa o umorzeniu udziału w tej spółce, też warunkowym, na skutek zaległości zobowiązań. Może to zrobić organ windykacyjny względem dłużników i przekazać majątek osobie trzeciej. Oczywiście to wszystko może się zdarzyć w sytuacji, kiedy w sposób płynny nie będą realizowane zobowiązania, kiedy nastąpi zachwianie w finansach miasta, zmiany własności podmiotu. Pomimo tego, że ustawa oczywiście dzisiaj o zakładach leczniczych uniemożliwia zabrania przekształcenia szpitala w spółkę, prywatyzacji, ale jednak w przypadku, przepraszam, to jednak w przypadku, mówimy o prywatyzacji, o sprzedaży majątku, to jednak w przypadku tej spółki, ten szpital po prostu może nie tyle szpital, co majątek szpitala może zostać przejęty i zobowiązania także. I własność może być przekazana, czyli udziały w tej spółce osobie trzeciej. Takie ryzyko według mojej oceny istnieje. Jeżeli nie, to proszę mnie tutaj poprawić. Proszę wyjaśnić mieszkańcom Grudziądza, że takiego ryzyka Państwo nie podejmujecie. To jest jedna kwestia. No myślę, że nie wszystko panuje o swoim sprawozdaniu, bo... Panie Radny, poprosimy do sprawozdania. Złożył Pan skargę konstytucyjną. Ja nie wiem, czy wszyscy radni wiedzą na wyroki, które unieważniły transakcje sprzedaży budynków, czyli ulicy Liberta i Żynowskiego. Pisze Pan do... Bardzo proszę to zrobić. Panie Radny, mam interpelację. Dobrze, to przestrzegajmy. To pytanie dotyczy w zasadzie głównej części, tak jak powiedziałem, szpitala i dużego ryzyka, które wiąże się także z przyjęciem zarówno sobie zobowiązań, ale także majątku szpitala przez podmiot trzeci. Dziękuję. Chciałbym się odnieść jeszcze tutaj do ukończonego remontu ulicy Kalinkowej. Tak jak tutaj radny Michał Czebek stwierdził, że chciał okazać zadowolenie mieszkańców z zakończonego remontu, tak jak chciałbym okazać niezadowolenie osób niepełnosprawnych
tej okazji, jak ten remont został wykonany. Otóż zrezygnowano z większości przejść dla pieszych. Dla osób pełnosprawnych to nie stanowi żadnego problemu. Mogą oni legalnie przechodzić w dowolnym miejscu w odległości większej niż 100 metrów od przejścia dla pieszych. Natomiast dla osób niepełnosprawnych ta ulica jest nie do pokonania, gdyż albo znajduje się tam wysoki krawężnik, albo są usytuowane parkingi i samochody uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym przejście. Jeżeli chodzi o ulicę Kochanowskiego, również został zakończony remont. Przypomnę, że na tej ulicy już wcześniej został wykonany parking z wiórków asfaltowych. Ten parking został uszkodzony przy okazji wyciągania starych krawężników i montowania nowych. Te wszystkie nierówności zostały niestety naprawione czarno-zielą. Kolor może się zgadza, ale niestety wydaje się, że taka naprawa jest niedopuszczalna, więc proszę o naprawę tego parkingu. I jeszcze chciałbym się wypowiedzieć odnośnie Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Otóż w tym dniu każdy kierowca za okazanie prawa jazdy mógł bezpłatnie podróżować dowolnym środkiem komunikacji miejskiej. Natomiast chciałbym się zapytać, co z rodziną kierowcy? Czy ta rodzina również może takim środkiem się poruszać? Bo jeżeli nie, no to wiadomo, że kierowca wybierze samochód. Tam umknęło, że jakby równolegle zakończył się remont ulicy Zachodniej. Niewielka ulica, ale jakże bardzo ważna. Panie Rady, ja bardzo bym prosił właśnie w tym punkcie, kiedy tak, nie było teraz przypomnienia, ale chociażby wszystkim radnym, czy też Państwu zgromadzonym, że taka ulica Ludzińca została także zakończona, jeśli chodzi o remont, przepraszam, a to ważny taki element objazdu ze Strzymicina na Rząc. I tutaj prośba do Pana Prezydenta, żeby Pan zapisał sobie ze strony mieszkańców o kroku. Proszę Panie Rady, jest informacja, zapytania. Wszyscy tak samo jesteśmy traktowani. Bardzo proszę. I czy w przyszłości miasto chce dalej organizować płatne koncerty, czy jednak wrócić do poprzedniej formy organizacji bezpłatnych koncertów? Mam na myśli koncerty typu na rozpoczęcie i na zakończenie wakacji. Czy warto może na przykład pomyśleć o tańszej gwieździe, która będzie kosztowała mniej, a impreza z kolei będzie bezpłatna? Gdzieś na przykład przy zespole Enej, powiedzmy, mieszkańcy miasta również by się świetnie bawili. I czy w przyszłości też miasto zamierza współpracować z różnymi ogólnopolskimi, na przykład rozgłośniami radiowymi czy telewizyjnymi typu SK czy Lato z Radiem, które być może pozwolą te koszty zmniejszyć i rozłożyć na większą liczbę tych organizatorów. Tylko, że myślę, że o szczegółach tu się zwróci do naczelnika Jacka Brzosa. Natomiast odpowiadam w pełni pani radnej Makowskiej na temat naszej klasyfikacji w miastach powiatowych, prezydenckich miastach powiatowych. Jak wspomniałem, jest ich 49. Oczywiście Urząd Pracy nasz pracuje znakomicie, podkreślam to zawsze i udział jest duży. Natomiast pani mówi, że udział miasta jest mały. Nie zgadzam się z panią. Wszystkie szkoły, 60 prawie jest jednostek edukacyjnych, które brały udział w jakiejkolwiek formie w korzystaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, też były zaliczane. Więc tu wchodzą wszystkie projekty szkolne, wchodzą wszystkie projekty szkoleniowe jednostek czy Urzędu Miasta, jednostek podległych i wchodzą jeszcze inne projekty innych organizacji typu na przykład Caritas, czyli stowarzyszeń. To są te wszystkie projekty miejskie, jakie miały miejsce w Grudziądzu. Z tym, że tak pani mówi, rzeczywiście Urząd Pracy ma tu główne znaczenie. Myślę, że w tym celu spotkam się. Ja jestem dzisiaj pierwszy dzień w pracy po Europie i po wczorajszych wizytach w Wrocławiu na kongresie. Spotkam się jutro z panem dyrektorem i podyskutuję na ten temat. Jeżeli chodzi o pytania pana radnego Kuchińskiego, głównie związane ze szpitalem, to oczywiście jest pan tu demagogiem, mówiąc o 600 milionach długu. Nie wiem, skąd się pan ten dług 600 milionów przez noc chyba. Jest około 470 milionów, szanowni państwo, tego długu. I czy się nie boję się na temat tamtej klasyfikacji, w której brałem udział, to mi niezręcznie odpowiada, więc to pominę sobie to oczywiście. Natomiast czy się nie boję utraty majątku szpitala? Taka okoliczność nie wchodzi w grę utraty majątku, bo przypomnę, że nawet jeżeli majątek jest w spółkach, gdzie odpowiedzialność prawna i materialna jest na władzach spółki, to jednak jest to majątek ogólnomiejski. Czy majątek części szpitala będzie w samodzielnym szpitalu, czy będzie w spółce, która zarządza tym majątkiem, to zawsze będzie majątek, panie radny, ogólnomiejski.
Kolejna odpowiedź, pan Piotrowy, remont ulicy Kalinkowej. Oczywiście sprawdzimy to, bo ja w tym momencie nie wiem, gdzie tam jest przejść. Może tu mnie pan dyrektor Murgała uzupełni. Ja powiem tylko tyle, jeżeli chodzi o parkingi na ulicy Kochanowskiego, to wykorzystaliśmy każdy metr kwadratowy powierzchni, żeby te parkingi były. Chcę powiedzieć tak, że te parkingi, które do tej pory przed remontem były usytuowane prostopadle do jezdni, takie były dwa, dalej tak nie mogły być, bo w połowie tych parkingów przebiegała działka innych właścicieli, którzy byli z drugiej strony, czyli to jest samodzielna własność mieszkań. Oni mieli udział w tych parkingach. Myśmy zrobili parkingi tylko i wyłącznie na naszych gruntach. Tam, gdzie było można. Proszę? To ja za chwilę to odpowiem. Panie dyrektorze, tak, w pierwszym pytaniu to dla pana Czepka, to pan Sikora. W kolejnym pytaniu tutaj dla pana Rodego o tych pana radnego parkingach i rodzina kierowców, czy może też jechać w dniu. Proszę, to poproszę panią Terenię Kleczewską za chwilę. Panu radnemu Smolarkowi odpowiadam, że ja miesiąc temu mówiłem na temat inwestycji ulicy Zachodniej, ulicy Cmentarnej, ulicy Bocianiej i za chwilę będziemy jeszcze wykonywać Kruszelińskiego, bo już i Kurpiowskiego, nie chcę, Kruszelińskiego nie jeszcze, to za wcześnie jest na rządzu, Kurpiowską. To jest przed nami jeszcze. Więc ja się staram nie powtarzać tutaj, ale już mówiliśmy i o Zachodniej, i o Cmentarnej, i o Bocianiej. Jak widać, nie jest tak źle z finansami miasta, bo cały czas remontujemy i modernizujemy ulicę, wbrew temu, co tu niektórzy państwa mówią. Jeżeli chodzi o pytanie pana Kopkowskiego, jaki był koszt organizacji, to ja jeszcze takich danych nie mam. Jest pani Małgosia Rodziewicz, jeżeli ma, to bardzo proszę o odpowiedź. Pytanie było tak, jaki był koszt organizacyjny i jaka była kwota przychodów? Ja wiem tylko tyle, że już na stałe będziemy biletować imprezę na zakończenie sezonu. Jednak ilość widzów, która była na zespole Perfect, to była zawsze taka, a nawet jeszcze większa, aniżeli by tego nie było biletowanego. Był znacznie większy porządek i muszę państwu powiedzieć, że sprzątając ekipy nie znalazły ani jednej butelki szklanej, ani jednej. Więc była pełna kultura i bezpieczeństwo dla tych wszystkich, którzy oglądali zespół Perfect. Jest to wskazane. Bilety nie były drogie, natomiast pozostałe imprezy plenerowe na dzień dzisiejszy, jak z państwem rozmawiam, nie planujemy biletowania pozostałych imprez biletowych. Natomiast tak, oddaję głos panu prezydentowi Sikorze, jeżeli chodzi... Pan radny mówił, jak i też powiedzą też pewne dokumentacje związane z częścią przebudowy jakiejś ogólnej. Ja też przypomnę, że myśmy już w innej pozycji budżetu mamy, jeżeli chodzi w ogóle o rewitalizację, mamy już jeden z kichlerz. Ten, który odkupiliśmy w zeszłym roku, więc tam dokumentację robimy i tam zamierzamy w ramach RPO, w ramach naszego OSI, część jakby samą interesu planu zrobić, bo niestety, jak pan radny zauważył, większość środków na rewitalizację w nowej perspektywie ma być tylko i wyłącznie na przemiany społeczne, stąd też jakby już zawiązana na terenie właśnie obszaru rewitalizacyjnego lokalna grupa. Działania też, może to, czy pan prezydent nie wspomniał w sprawozdaniu, bo nie sposób wszystkich szczegółów zawrzeć. Również wysłaliśmy fiszkę związaną z rewitalizacją samej ulicy Spiszowej za pośrednictwem pana marszałka do programu operacyjnego infrastruktury i środowisko, jako rekomendowanego projektu przez również nasze województwo, jako jednego z pięć, które rekomenduje Urząd Marszałkowski i w samym POIS-ie. Też mamy nadzieję, że na ukończeniu będą to pani radna Krystyna Nowak bardzo często pytała, kiedy w końcu będzie to wpisane. Myślę, że już jesteśmy na samej prostej i oficjalnie dochodzą do nas sygnały, że może to nastąpić już niebawem. Natomiast szerzej bym bardzo prosił o LPR-a i o tej kwocie, którą otrzymaliśmy pana naczelnika Jacka Wrzosa. Planujemy, żeby ten lokalny program rewitalizacji powstał do pierwszego kwartału przyszłego roku. Mniej więcej to będzie zbieżne z tym, co wymagamy konkursu, o którym marszałek też mówi, że w ramach rewitalizacji będą te konkursy ogłaszane.
Potwierdzam, że ten proces uspołecznienia będzie bardzo duży. To jest, chcemy to zrobić i po drugie jest to również warunek tego konkursu, w którym dostaliśmy to dofinansowanie z pomocy technicznej. No a co do obiektów, które zostaną wyremontowane w ramach tego programu rewitalizacji, no to no, tutaj od razu zaznaczę, że to jest różnica między tym, co było, że już nie będziemy mogli remontować obiektów jak do tej pory w mieszkalnych czy wielorodzinnych. Wszystkie remonty muszą być związane z projektami społecznymi, w powiązaniu z projektami społecznymi. Ale te wszystkie propozycje projektów również będą konsultowane, również będziemy zbierali opinie i również będziemy chcieli wspólnie to ustalić. A jakie obiekty Państwo rekomendujecie? No w tej chwili mówimy o tych 3-34. W ramach rewitalizacji to jest ten nasz pomysł, żeby tam umieścić organizacje społeczne, między innymi była tu mowa o Belgiedzie, jako siedzibie lub jakieś tutaj, no chcemy się skupić na ulicy Spiszowej, tak czy siak, jeśli chodzi o te remonty substancji leczniczowej. Oczywiście zamierzamy ten element pociągnąć również jakby zbudowę tego drugiego etapu budy zamkowej, czyli nie Spiszowa, jakby to, co na końcu chce od strony północnej przylega Spiszowej, czyli drugiego regionalnego. W maju tego roku w końcu powołano zarząd i w końcu możemy rozmawiać. Natomiast podejście też samego banku zmieniło się w stosunku do placówek służby zdrowia i już niekoniecznie muszą się tak sztywno trzymać, jeżeli chodzi o zabezpieczanie przy udzielaniu wsparcia finansowego, jak to jeszcze było lat temu, gdzie podwójną kwotę chciano kupić w hipotekach na majątku jakimś miejskim czy poręczenie miasta. Dzisiaj już rozmawiamy zupełnie o różniejszych formach zabezpieczenia, jak i też o współpracy kilku instytucji rządowych naraz, aby wspólnie udzielić wsparcie dla samego szpitala. Może tak ogólnie. Poproszę pana dyrektora Zarządu Dróg Miejskich o odpowiedź na pana Piotra Rodę. Kwestia jest ta, przejść dla pieszych na ulicy Kalinkową. Taka rado, jeżeli chodzi o ulicę Kalinkową, do tej pory nie mieliśmy zgłoszeń, jeżeli chodzi o te przejścia dla pieszych, ale przyjrzymy się temu. No ale to się wiąże, tak jak pan radny wspomniał, no likwidacją co najmniej 4 miejsc postojowych na każde przejście, po 10 metrów w każdą stronę musimy mieć zabezpieczoną widoczność do tego przejścia dla pieszych. Nie ma problemu, zapraszam do siebie o wskazanie konkretnej lokalizacji, żebyśmy to mówili na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przeanalizujemy taką możliwość jakby wprowadzenia dodatkowego przejścia dla pieszych. Myślę, że to nie będzie jakiś problem większy. Jeżeli chodzi o ulicę Kochanowskiego, w przyszłym tygodniu rozpoczynamy procedurę odbiorową. W dniu dzisiejszym wykonawca oznakowania poziomu wykonuje, więc rozpoczniemy i zwrócimy szczególną uwagę na to, co pan radny zwraca. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Grudziądz kolejny rok już brał udział w Europejskim Dniu Bez Samochodu i jak każdego roku na podstawie dowodu rejestracyjnego osoba, która jest właścicielem, współwłaścicielem i najbliżsi mogli jechać bez biletu. Każdego roku tak to praktykujemy. Do organizacji netto to jest 110 800, a przychód z biletów to jest koszt 94 100. Tak jak pan prezydent powiedział, wprowadziliśmy wejściówki czy bilety na pożegnanie wakacji przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo odbiorców, czyli całych rodzin, które uczestniczą w tych koncertach i planujemy organizować w dalszym ciągu biletowane imprezy, jeśli chodzi o pożegnanie wakacji. Wszystkie pozostałe imprezy organizowane przez instytucje kultury w mieście są darmowe. Pan radny Kopkowski także pytał o współpracę naszą z agencjami reklamowymi czy też rozgłośniami radiowymi. My tą współpracę otrzymujemy także szereg propozycji organizacji tego typu koncertów w naszym mieście. Jeżeli one są cenowo atrakcyjne, to jak najbardziej przystępujemy do współpracy. Wspomnę, że przez ostatnie 2 lata taka współpraca była z Radiem ESK. Panie prezydencie, my nie wszyscy nie znamy tej kwoty tak optymalnie prawdziwie, dlatego że nie wiem, czy pan wie, ale według tego, co powiedziałam, do szpitala to kilkudziesięciu komorników akurat prowadzi postępowanie. Jeżeli chodzi o Grudziądzki Szpital, on to podał do takiej oceny, że to nie związek polityczny. To nie jest związek polityczny, to jest związek osadzony na gruncie tylko i wyłącznie zobowiązań finansów. To jest jedyny związek na świecie, na podstawie którego działają
komornicy. Natomiast nie wiem, czy pan ma świadomość, ile toczy się postępowań w sądzie rejonowym w Grudziądzu i w sądzie okręgowym w kwestii długów. Ja myślę, że powinien pan jako organ nadzoru, jako właściciel, powinien pan zadać pytanie też, ile tam jest zobowiązań. Wziąć też pod uwagę te wszystkie niezapłacone i względne wodociągów, spółek miejskich, bo to też są długi. To też są długi i wydaje mi się, że te dzisiejsze zobowiązania, przez które, o których pan mówi, będą miały zupełnie inny wymiar. To jest jedna kwestia, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na drugie, bardzo istotne ryzyko, bo pan się bardzo ucieszył, że dyrektor szpitala, który przenosi nakłady inwestycyjne do spółki GIM-u, wykaże zysk w szpitalu. Czyli szpital gruziocki, szanowni państwo, uzyska zdolność finansową. Do czego? Do brania kolejnych kredytów. Zdolność finansową do brania kolejnych kredytów. Stąd też będzie możliwa i spłata straty szpitala. Stąd też będą możliwe być może jakieś kolejne inne inwestycje, o których nie mamy zielonego pojęcia. To będzie plan nowego rozdania w kontekście kolejnych kredytów. I przypomnę, że dopóki ten szpital będzie w gestii miasta zarządzają się, że będzie na zawsze pozostanie, bo taką mamy nadzieję, to te zobowiązania także w przyszłości przejmie to miasto. To jest kolejne takie ryzyko, które otwiera nową ścieżkę kredytowania szpitala w kontekście pozbycia się tego zobowiązania, czyli przeniesienia nakładów do gruziąckich inwestycji medycznych. Tylko też uwaga, ale jak widzę, pan się w ogóle tych spraw nie boi, także ma pan pełne zaufanie, którym cieszy się dyrektor szpitala od lat, chociaż było pewne potknięcie niedawno, ale zostało szybko naprawione. Także no, dziękuję za odpowiedź. Myślę, że mieszkańcy i ci wszyscy obecni tutaj sobie ocenią. Dziękuję. Przed wakacjami informował pan prezydent, że rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odbywają o kredyt na refinansowanie tych kredytów bardzo drogich, zaciągniętych w MWK i w Magellanie na kwotę około 250 milionów złotych. I w związku z tym, że dzisiaj znosimy tę rezerwę na pokrycie straty finansowej szpitala do przyszłego roku, a jednocześnie dyskutujemy o tym, żeby przenieść nakłady poniesione na rzecz budowy nowych oddziałów szpitalu do spółki GIM. Jak się zmieniła perspektywa w związku z tym przeniesieniem tych nakładów? Czy dalej się ubiegamy o te 250 milionów, czy o inną kwotę? To jest dla mnie ważne. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon. Wiceprezydent bardzo optymistycznie podchodzi do tych odbytych już spotkań z BGK-iem. A moje pytanie jest takie, czy nie obawia się pan jednak, że ostatecznie o wszystkim może zaważyć decyzja polityczna? Szanowni państwo, ja też bardzo się cieszę, że ulica Kochanowskiego została wyremontowana, ale ten remont jeszcze nie w pełni został zakończony, bo o tym, o czym mówił radny Rodę, to rzeczywiście miejsca parkingowe, one zostały rozszerzone i na części w ogóle one nie zostały urządzone, de facto to jest rzeczywiście blisko i nie zostały jeszcze urządzone chodniki, ale mam nadzieję, że to będzie ujęte w przyszłorocznym budżecie i ta ulica będzie w pełni ten remont będzie zakończony. I jeszcze jedna rzecz, co mnie zastanawia, chodzi o spowalniacze, które zostały zainstalowane na przejściu przed szkołą. One w większości miast, tego co ja obserwuję, są instalowane asymetrycznie, to znaczy, że niezależnie z której strony najeżdża się na przejście dla pieszych, to jest spowalniacz. Tutaj zostały zainstalowane jakby równolegle, czyli najeżdżając tylko od strony Warmińskiego, najeżdżamy na spowalniacz, z drugiej strony tego nie ma. To znaczy one są jakby zazwyczaj przesunięte asymetrycznie, że z każdej strony, niezależnie z której się najeżdża na przejście, trzeba trafić na spowalniacz. Tu jest to zainstalowane inaczej. Nie wiem, z czego to wynika, ale to jest takie dość niespotykane rozwiązanie. A co do jeszcze szpitala, to ja odpowiem tak, dla uzupełnienia tego, co mówił pan prezydent, te obawy, o których mówi radny Kosiński, chcemy minimalizować o tych obawach, przecież była dyskusja także na Radzie Społecznej, gdzie pan jest członkiem tej Rady Społecznej i dlatego
mówimy o dokapitalizowaniu GIM-u, zabiegamy o dokapitalizowanie GIM-u, mówimy o tym, że dokapitalizowanie GIM-u powinno się znaleźć w przyszłorocznym budżecie miasta po to, żeby zapewnić GIM-owi stabilizację i pewność obsługi zadłużenia. To po pierwsze, pan o tym doskonale, pan Pachor o tym doskonale wie, co daje ta operacja nazywana dla mnie oddłużenia szpitala. Uzyskuje szpital rzeczywiście wynik dodatni i staje się lepszym partnerem w negocjacjach z bankami i nie na zaciąganie nowych długów, panie radny, tylko na refinansowanie tych złych długów, tych bardzo drogich długów. Po prostu trzeba przygotować odpowiednią dokumentację i pan doskonale wie, bo już jest porządek obrad na kolejne posiedzenie Rady Społecznej, że będziemy dyskutowali o kolejnym etapie, czyli o wewnętrznej restrukturyzacji szpitala. Tego praktycznie nie ma. Będziemy mówili też o harmonogramie, o przygotowaniu tego planu wewnętrznej restrukturyzacji szpitala, a przygotowanie tego uwarunkowane też jest poznaniem tak naprawdę do końca reformy służby zdrowia, które przygotowuje państwa rząd. A założenia tej reformy będą przedstawione w połowie października, który zupełnie zmienia system finansowania szpitali, między innymi mówię tutaj o ustawie usieciowienia szpitali. Liczymy na to, że Grudziądzki Szpital znajdzie się w sieci szpitali strategicznych, co zupełnie też być może w przyszłości zmieni jego pozycję i w końcu szpital stanie się szansą dla miasta i przestanie być problemem i będzie normalnie funkcjonował. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem się odnieść tylko do tego, co radny Gosiński powiedział na temat zaplecza socjalnego w kwestii planów rekonstrukcyjnych. Zostały wywołane tablice. Tego typu zabezpieczenia, jakie są przy organizacji takich imprez, tego typu festiwalów, naprawdę nie odbiegają od standardów obowiązujących w zasadzie w całym urzędzie. To znaczy gastronomia. Ja nie wiem, co osoby prywatne chciałyby tam zrobić, natomiast rekonstruktorzy mieli zapewnione posiłki. Może trochę monotematyczne bym to powiedział, ale naprawdę nie byli źli, byli zadowoleni, jak wyjeżdżali stąd i zrobili nam naprawdę niesamowity PR. Także tutaj... Ale mówię o punktach stałych. To nie jest chyba w tym momencie zadanie, że tak powiem, organizatorów czy samego festiwalu. Rozumiem. Szanowni Państwo, że nie podzielam optymizmu ani Pana Prezydenta w kontekście szpitala powodzenia, takiego mocnego powodzenia. Oczywiście życzę jak najlepiej, bezwzględnie, żeby się to wszystko udało. Jeżeli ta Państwa propozycja osiągnie cel i faktycznie uda się skutecznie odłużyć szpital i zachować jego własność, tożsamość i aby służył wszystkim w sposób szeroki, społeczny, to jak najbardziej, niekomercyjnie, co najgorsze będziemy się wszyscy z tego cieszyli, natomiast oczywiście nie podzielam ani tej pewności, ani tej wiedzy i to, co Pan Przewodniczący Rady Społecznej mówi, że ja nie wiem, ja nie mam pewności, może Pan wie, ja nie wiem, Pan ma taką pewność, ja nie mam tej pewności, Państwo wróciliście od Marszałka ze słowami takimi, że Wam obiecał, że jest deklaracja wsparcia, natomiast wiem, że Pan Marszałek Całgęcki skierował pismo do wojewody, czyli pismo pisane, napisane na papierze, który stwierdził, że nie da wsparcia finansowego na odłożenie Grudziądzkiego Szpitala. To są dwie różne kwestie, być może dwie różne informacje, aczkolwiek ta niespójność nie wiem, z czego wynika. Co do wiarygodności, Panie Prezydencie, w zakresie wzięcia kredytu, ja myślę, że stosunkowo niedawno, bo to w roku ubiegłym, kiedy Pan ubiegał się o obligacje, kiedy Panu wiele podmiotów odmówiło, no utraciliśmy tą zdolność, wiarygodność finansową. Zresztą nie tylko miasto, ale i spółki gruźniowskie także, bo wie Pan doskonale, że MPG zabiegał o kredyt 10-milionowy, niestety odmówiono mu. Zdolność kredytowa, finansowa tego miasta jest bardzo, bardzo słaba, minimalna, dlatego no nie podzielam tego optymizmu, tym bardziej, że zakres poręczeń i ta wielka radość prezydenta Sikory, który mówi, że dzisiaj te kryteria zabezpieczeń są tak, nie trzeba zbyt wiele, bo dają te pieniądze, w walizkach stawiają i można tylko brać, to tak to nie wygląda, panie prezydencie. Tak to nie wygląda, bo wiarygodność finansową
trzeba mieć i wydaje mi się, że w pewnym momencie wyżeśmy jako miasto, i nie tylko jako miasto, ale i spółki, jako szpital, tą wiarygodność utracili. Chociażby jeden przykład, dzisiaj szpital dokonuje zakupów, ale bierze wszystko w leasing. Ponoć nawet kserokopiarki, jak kupuje, to kupuje w leasing. Nie kupuje niczego za gotówkę na typowe raty, być może raty leasingowe. Leasingowe, czyli wiemy, jak ten system sprzedaży się odbywa. Właścicielem do momentu spłaty jest ten, który podpisuje umowę leasingową z drugiej strony. To taka uwaga tylko i nie podzielam tego optymizmu, takiej wiary, aczkolwiek chciałbym, żeby to wszystko się udało, natomiast myślę, że sama procedura odłożeniowa szpitala, tak jak to podkreślał wielokrotnie Radny Wiśniewski, jest po stronie miasta i z udziałem miasta to powinno się wszystko zrealizować przy dobrej wspólnej woli politycznej, przy dobrej współpracy, natomiast dzisiaj takich zamiarów nie ma i oczywiście przy poręczeniu majątkiem miasta jakiegoś skoncentrowanego kapitału, który powinien być przedstawiony BGK-owi, ale na tym najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Komisji Edukacji wynika, że koszty remontów związanych ze zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolach publicznych, związane ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lat, wyniosły blisko 208 tysięcy złotych. Podczas minionego posiedzenia Sejmu minister edukacji narodowej wielokrotnie informowała, że wprowadzane przez ministerstwo zmiany są przemyślane, odpowiedzialne, a w ich wyniku samorządy nie zostaną, tu cytat, pokrzywdzone. Mając to na uwadze, proszę o informację, czy miasto uzyskało jakiekolwiek środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na wdrożenie zmian wprowadzonych nowelizowaną ustawą znoszącą obowiązek szkolny dla dzieci w wieku 6 lat? Jeżeli nie, to czy zamierza o nie wystąpić? Dziękuję bardzo. Pan. Pytanie. Na poprzedniej sesji zadałem panu prezydentowi pytanie o powołanie miejskiego zespołu restrukturyzacyjnego dla szpitala. Pan prezydent powiedział mi, że zrobi to w połowie miesiąca września. Panie prezydencie, nigdzie w mediach nie usłyszałem, żeby pan taki zespół powołał. Jedynie były takie migawki mówiące o jakimś jednym członku tego zespołu. Natomiast moje pytanie zadaję panu, żeby pan dzisiaj jasno i wyraźnie powiedział, kiedy pan ten zespół powoła i kto będzie w skład tego zespołu. Następna sprawa, o jaką chciałem zapytać, to jakie miasto ma pomysł na zakupiony młyn Wolanta? Czy to jest młyn, który, czy to jest, ale nie, bo to się wiąże, zaraz powiem, panie przewodniczący, to się wiąże z tym programem digitalizacji, o którym mówił pan, pan naczelnik Brzoz. I chodzi mi o to, że ten młyn Wolanta by się moim zdaniem bardzo nadał na stworzenie tego centrum naukowego dla dzieci, które od dawna szukamy lokalizacji i mówimy, że pieniądze na to ma marszałek. Zarządzenie miasta jak przyjęcie zadłużenia przez GIM i zapewnienie GIM-owi dokapitalizowania przez wiele lat, to tak to będzie funkcjonowało. No jest to oddłużenie szpitala i ja zawsze wielokrotnie to powtarzałem, że to, o czym dzisiaj mówimy i to, co planuje, co nazywa się tak zwanym planem Nowaka, to jest nic innego jak przejęcie dużej części zadłużenia przez spółkę, czyli oddłużenie szpitala i kolejny etap to jest tak naprawdę przygotowanie restrukturyzacji wewnątrz szpitala. I ta restrukturyzacja i to było głęboko dyskutowane także na posiedzeniu Rady Społecznej, że musimy bardzo zintensyfikować działania, jeżeli chodzi o wewnętrzną restrukturyzację szpitala. Jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, który musi być zrealizowany w mojej ocenie do końca października, jest bardzo dalekie zaawansowanie, bo są przygotowane dokumenty. Ten plan był szeroko omawiany, dyskutowany, oceniany przez różne instytucje zewnętrzne pod względem formalnym, prawnym, podatkowym i itp. Co do planu wewnętrznego, to rzeczywiście tego planu w mojej ocenie na dzisiaj nie ma, a on jest podstawą uzyskania refinansowania tak naprawdę tych trudnych, wysoko akcentowanych długów do refinansowania BGK. I dlatego na kolejnym posiedzeniu Rady Społecznej, która jest zaplanowana na 3 października, jest punkt, który mówi o tym, żeby pan dyrektor przedstawił harmonogram przygotowania tego planu. Jest też punkt, o który pan tutaj wnioskował, bodajże z radnym Wiśniewskim, czy z przedstawicielem państwa, mecenasem Oluszczukiem, dotyczący postępowań sądowych.
więc będzie pan miał pełną informację na ten temat. To jest w porządku obrad na kolejnym posiedzeniu Rady Społecznej, która zaplanowana jest na 3 października, czyli niebawem. Proszę, ekscytą się ewentualne perspektywy dalszych rozmów z Pewiekiem, tak? Jakiś harmonogram, bo niedokładnie zrozumiałem. Jak się zmieniła narracja w rozmowach z Bankiem Gospodarki Krajowego, biorąc pod uwagę to, że przenosimy te nakłady w wysokości 180 milionów złotych na GIM dla szpitala? Bo to bardzo zdecydowanie większe zainteresowanie jest i jak pan wiceprezydent się po raz wspomniał, został wybrany nowy zarząd, bo do tej pory były rozmowy takie dosyć utrudnione z powodów organizacyjnych BGK-u. I w tej chwili rozmowy są znacznie ciekawsze i bardziej optymistyczne, ale to tak, ja mówię tylko taką uwagę, natomiast to nie jest jakiś tam hura optymizm, ale są znacznie bardziej ciekawsze. Ale panie prezydencie, ja proszę o odpowiedź na proste pytanie. Z czym najeździmy do BGK-u? Jakie są nasze oczekiwania na dzisiaj? Za chwilę dam panu prezydentowi Sikorze głos, dobrze. Raz tylko Szymon Górkin, czy nie obawiamy się, że może zaważyć decyzja polityczna? Zawsze tak jest we wszystkich decyzjach rządowych czy jednostek podległych rządowi, że oprócz działań merytorycznych jeszcze mogą wchodzić w grę niestety również decyzje polityczne i my tego absolutnie nie wykluczamy, że tak się może również zdarzyć. Pan Maciej Glamowski, radny, pytał się o kwestię chodników. Ja myślę tak, że zostały zrobione najważniejsze sprawy, bo przypomnę, że ulica była w uproszczonej dokumentacji, więc po śladzie i tak dalej, to wszystko jest dla państwa jasne, żeby to szybciej było zrobione. Natomiast myślę, że te chodniki, jeden chodnik w zasadzie z jednej strony jest jeden chodnik. W przyszłym roku w ramach posiadanych środków Zarząd Dróg Miejskich uzupełni. Natomiast jeżeli chodzi o te spowalniacze asymetryczne, to poproszę za chwilę pana dyrektora o odpowiedź. Pan Napolski, to poproszę pana Andrzeja Herka, naczelnika Wydziału Edukacji. Pytanie pana radnego było takie, czy otrzymaliśmy, czyśmy się zwracali jakieś dodatkowe środki w związku ze zmianą wszystkich działań edukacyjnych, czyśmy otrzymali i tak dalej, i tak dalej. Pan Marek Czepek, jaki ma miasto pomysł na program rewitalizacji Młyna? Młyn jest oczywiście już w gestii naszego miasta, nie znamy szczegółów jeszcze rewitalizacji, czy spółki mogą brać udział jako beneficjent, czy to musi być oczywiście miasto, ale byśmy chcieli tam zrobić cały szereg takich oddziaływań, tak zwany Młyn Wiedzy, czyli coś takiego, o czym było wcześniej dyskutowane, miejsce się idealnie do tego nadaje. Kwestia komisji, panie radny, to ja też, ja tak pamiętam, ja tak mówiłem, ale też uzależniłem to od powstania wyceny, dodatkowej wyceny nieruchomości szpitalu, to po pierwsze, i po drugie od opinii ekspertów, bo przypomnę panu radnemu, panu przewodniczącemu, że mamy w tej chwili opinię Instytutu Modzelewskiego na ten temat, myśmy zlecili dodatkowo. I w tej chwili, jak wróciłem do pracy po tej przerwie urlopowej, to jest i wycena, jest i opinia, więc myślę, że w najbliższych dniach ten zespół powinien zostać powołany. Żeby zespół miał nad czym pracować, to musi mieć i wycenę, i opinię. A to troszeczkę trwało. Czyli tutaj tak, to poproszę pana Sikorę o uzupełnienie mojej wypowiedzi odnośnie BGK. Maksymalnie mówimy za to zachodzie około 250 milionów złotych, czyli te refinansowanie kredytów zaciągniętych przez szpital z firmy Magera i z firmy Tutaj. Natomiast nie wszystkie, pamiętajmy, że 250 milionów na te dwie firmy składa się właściwie kilkanaście kredytów sumarycznych i nie wszystkie są przy tym oprocentowaniu najwyższym, niektóre są w granicach 6%, więc może też się zdarzyć, że tutaj możemy mówić też o poziomie mniejszym, już nawet 150 milionów złotych, co i tak w bardzo duży sposób pomoże szpitalowi przy płaceniu mniejszych odsetek w skali roku. Natomiast też robi wariant wypłaty tego ewentualnego wsparcia ze strony BGK-u w transzach. W transzach 50 milionów, czyli jest jakiś plan powstaje, który jest konsultowany z BGK-em i jakby przechodzimy pierwszy etap, są strony realizują plan, głównie szpital, BGK widzi, są pozytywne efekty, dodaje kolejną transzę i kolejną, więc jest taki wariant również rozważany. Wiemy, że no to jest montowane w sposób asymetryczny, ale wszyscy się wycofują, ponieważ
kierowcy, jeżeli mają asymetryczny i mają lewy pas dojeżdżać do tego spowalniacza, omijają ten spowalniacz akurat na, bezpośrednio na przejściu dla pieszych i przejeżdżają na swój pas ruchu, więc po prostu nie przejeżdżają w ogóle po nim. Więc dlatego jest zastosowane w całym przekroju jezdni. No jeżeli mamy przed przejściem po prawej stronie, tak? Z każdej strony. Ale chodzi o to, że jeżeli są asymetrycznie, pojazd dojeżdża do przejścia dla pieszych, napotyka ten spowalniacz, omija go lewym pasem, na przejściu zjeżdża z powrotem na prawy pas i wtedy nie wjeżdża na ten spowalniacz z żadnej strony. A przejście ma szerokość 4 metrów, więc nawet z tej strony, co kierowca dojeżdża do tego przejścia dla pieszych, niestety on i tak musi wcześniej, droga hamowania jest kilkadziesiąt metrów, więc i tak musi zwolnić, żeby dla przejścia dla pieszych wjechać na ten spowalniacz. Państwo, nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych środków na pokrycie kosztów konsekwencji zmiany ustawy o systemie oświaty i przeniesienia obowiązku szkolnego z dziecka 6-letniego na 7-letnie. Nie mamy możliwości na razie wystąpić o takie środki, bo powiem, że zadania przedszkolne nie są subwencjonowane. Jest to zadanie własne gminy. Każda gmina wykonuje w ramach swoich dochodów i swoich środków posiadanych przez gminę. Jest to zapis znajdujący się w ustawie o samorządzie gminnym. Jeśli będzie taka możliwość, by wystąpić, bądź powstanie taka możliwość w ministerstwie, to oczywiście wystąpimy. Chcę powiedzieć, że za każdym razem występujemy o dodatkowe środki z rezerwy celowej tak zwanej 0,4% i niestety tam jest dokładnie, bardzo dokładnie określone, na jakie cele możemy wystąpić. Nie ma możliwości występować na cele dowolnie przez nas wybrane. Jeśli powstanie taka możliwość, to z całą pewnością wystąpimy. Wymusza spowolnienie przed przejściem dla pieszych. I to jest jakby ochrona osoby, która przechodzi. Montowanie takim, jak pan mówi, no tego nie wymusza, bo z jednej strony nie trzeba najechać. Najpierw mamy przejście dla pieszych. To, o czym pan mówi o takim wymijaniu, no to jest, być może tak jest, no ale to już jest pirat drogowy i takich trzeba ścigać po prostu, bo to są kierowcy niebezpieczni, którzy mogą zabić dziecko. Więc dla mnie to nie jest argument. No, w większości miast jednak montuje się to asymetrycznie, ponieważ to wymusza spowalnianie przed przejściem dla pieszych. No, dla mnie jest taka logika. Ja nie znam tutaj statystyk, badań i tak dalej, ale w większości miast to, co ja widzę, to jednak montuje się asymetrycznie. Być może Państwa doświadczenia są inne. Proszę zabrać głos odnośnie imprezy na zakończenie lata. Ja się bardzo cieszę, że miasto osiągnęło taki zysk, organizując imprezę biletowaną. No natomiast część mieszkańców jest nieusatysfakcjonowana właśnie z tego powodu, że organizuje się tylko imprezę płatną. Mi się wydaje, że można byłoby wprowadzić imprezę dwudniową, gdzie jeden dzień będzie bezpłatny, drugi dzień będzie płatny i wówczas zadowolimy wszystkich mieszkańców. Miejsc parkingowych, ponieważ nie zlicowali naszego Kopernika, natomiast jest świetne miejsce przy ulicy Brzeżnej, przy samym skrzyżowaniu. Jeżeli to możliwe, to bardzo proszę o zlokalizowanie przejścia dla pieszych właśnie w tamtym miejscu. Dziękuję. Radę byśmy wydali 118, więc to nie było żadnego zysku, to częściowe pokrycie wydatków. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, Szanowni Państwo, punkt drugi został wyczerpany. Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego punktu? Pan radny Sławomir Szymański, bardzo proszę. To może tak naprawdę mała refleksja ze strony przewodniczącego Komisji Sportu. Jeżeli chodzi przede wszystkim o kwestię dotyczącą objęcia dodatkowych akcji dla Olimpii i dla Wikernu. Szanowni Państwo, po pierwsze z dużą ostrożnością wsłuchuje się głos pana prezydenta Sipory, który mówi, że stać nas na takie wydatki. Panie prezydencie, jeżeli stać nas na takie wydatki, to ja bardzo proszę rzucić 1 000 000 zł na oświatę. Tam też są potrzeby, spore potrzeby, nie tylko zresztą na oświatę, ale też na inne działy, na chociażby wydział poświęcony kulturze. Mówię o tym między innymi dlatego, że chociażby pierwsze liceum ogólnokształcące od lat nie może wyprosić się o pieniądze dotyczące chociażby wymiany stolarki okiennej, która kiedyś została rozpoczęta, nie została skończona, a szkoda. A szkoda, pan prezydent teraz będzie częstym gościem w szkole, mam nadzieję, że to zauważy. Mówię o panu prezydencie Sikorze przy okazji też. To jest taka jedna kwestia a propos stać nas na takie wydatki. Proszę państwa, druga kwestia, która też wzbudza moje zaniepokojenie, to jest kwestia tego wszystkiego, że radni od lat, to
rozpominają się różnego rodzaju materiałów, informacji o finansowaniu spółek sportowych i nie do końca je otrzymują, albo otrzymują tak zwane szczątki tych informacji. Ja, pan prezydent, mam nadzieję, że sobie przypomina, wielokrotnie prosiłem także 1 lutego na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Sportu, prosiłem o informację, pełną informację, jaki jest zasób finansowania ze strony spółek sportowych od momentu powstania spółek sportowych. I tak naprawdę, panie prezydencie, nie doprosiłem się takiej informacji, mimo pana osobistych zapewnień, że takie informacje otrzymamy, bo myślę, że tutaj nie tylko ja mam pewne takie wątpliwości. Więc czym mniej informacji otrzymujemy, proszę państwa, tym bardziej wzbudza to nasze zaniepokojenie, a my wszyscy jesteśmy głęboko przekonani, że tak, chcemy wspierać sport, nawet ten zawodowy, ale wspierać, a nie finansować. I myślę, że czas najwyższy na zmianę pewnych proporcji, że zauważymy, że w większym stopniu zaczną go finansować sponsorzy, a w coraz mniejszym stopniu miasta. Jeżeli taka tendencja się pojawi, to radni z wielkim zadowoleniem to przyjmą. To jest ta kwestia. Następna dotyczy chociażby interpelacji, którą składał mój klub. Między innymi dotyczyło to także finansowania, między innymi dotyczyło to spółek sportowych. I proszę państwa, na 4 bardzo ważne pytania my otrzymujemy po jednym zdaniu odpowiedzi na każde. Panie prezydencie, to nie jest poważne traktowanie radnych. Nawet jeżeli te pytania są niewygodne, to trzeba spróbować na nie odpowiedzieć, żebyśmy my przynajmniej mieli jakąś świadomość, że ktoś nas traktuje poważnie. A wydaje mi się, że taka odpowiedź tylko świadczy o jednym. Macie państwo coś do ukrycia, więc wolicie nie odpowiadać. To jest ta kwestia. Podsumowując to, my, radni Komisji Sportu, przymierzamy się do ponownego porozmawiania o finansowaniu spółek sportowych. Ja myślę, panie prezydencie, że to chyba już jest czas najwyższy, by usiąść wspólnie do stołu razem z radnymi, a także tymi radnymi, którzy może nie są w Komisji Sportu, a bardzo ta kwestia ich interesuje, by usiąść do stołu i spróbować stworzyć jakiś realistyczny plan finansowania tych spółek sportowych. Jeżeli tak będzie, panie prezydencie, to znaczy, że zrobimy jakiś kolejny krok w dobrym kierunku, by spółki były zabezpieczone finansowo, żeby nie żyły z dnia na dzień, czy dostaną, czy nie dostaną tych pieniędzy, ale że z jakimś wyprzedzeniem, 2, może 3-letnim, będą wiedziały, na co mogą liczyć. My z ich strony zauważymy jakikolwiek ruch w kierunku sponsorów, którzy przyniosą większe pieniądze, a miasto nie będzie musiało z roku na rok coraz większe pieniędzy dokładać, albo będziemy za każdym razem bić pianę w tej kwestii. Ja tylko przypomnę, że od początku roku GKM z budżetu otrzymał 1,5 miliona złotych, tyle samo otrzymała Olimpia. Wcześniej prezydent zdecydował, aby kolejne 1,5 miliona przekazała Olimpii Grudziądz, spółka Miejskie Wodociągi Oczyszczalne. Więc te pieniądze, proszę państwa, idą. My zaczynamy już się powoli gubić tak naprawdę. Które pieniądze to są te zapewnione, które są dodatkowe, które są tak zwanym dokapitalizowaniem spółek akcyjnych. Więc proszę o naprawdę jakieś merytoryczne spotkanie i odpowiedzialność za to finansowanie i realistyczny plan finansowania tych spółek. Dziękuję. Otóż ja czuję się wprowadzony przez pana prezydenta w błąd, bo na początku tej kadencji pan prezydent zapewniał Radę Platformy Obywatelskiej, że ten strumień pieniędzy na zawodowy sport będzie ograniczany. Tymczasem odnoszę wrażenie, że nie tylko nie jest ograniczany, ale czasami płynie bardziej warstwem potokiem. I te pieniądze płyną nie tylko z budżetu miasta, ale także płyną na ten sport zawodowy ze spółek miejskich. Zgadzam się z radnym Szymańskim, że powinniśmy porozmawiać o zmianie proporcji. Miasto nie powinno być głównym sponsorem tych spółek i miasto nie ma obowiązku być de facto pracodawcą zawodowych sportowców i zawodowych działaczy sportowych. I jestem w tej sytuacji trochę w kropce, bo w tej uchwale, nad którą będziemy za chwilę robili głosowanie, jest wiele punktów, z którymi się zgadzam. Niemniej jednak chciałbym dać wyraźny sygnał mojego sprzeciwu wobec takiego sposobu finansowania spółek sportowych i w tym głosowaniu będę głosował przeciwko. Brawo.
Jeszcze pan radny Marek Czerwony. Że zakładamy to po to, żeby mniej nakładów nas odłożyć i żeby to było bardziej, bardziej oczywiste, bardziej czyste, bardziej na stole. Bardzo mi się podobało wtedy. Pan prezydent nawet powiedział, że 50% dołoży miasto i spodziewa się pan 50% od sponsorów. Sponsorów, które pozyska klub. I do tego przed dzisiejszym głosowaniem chciałbym, żeby pan prezydent powiedział, jak to się ma. Ile pozyskuje klub, czyli, bo my nie mamy takiej wiedzy. Nie, ja nie wiem na przykład, ile kluby sportowe pozyskują z biletów, ile pozyskują od sponsorów, a ile wynosi sponsoring miasta. Z tym, że do miasta doliczam również to, co przekazała miejska spółka, czyli wodociągi i, jak mówią, co nie jest wykazane, inne grudziąckie spółki miejskie, bo uważam, że to jest pieniądz miasta, czyli miejski wkład. Ale chciałbym na drugiej szali zobaczyć, ile tych pieniędzy pozyskały kluby. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest, chciałbym prosić, żeby miasto traktowało sport amatorski, do którego jest zobowiązane włożyć pieniądze, trochę lepiej jak sport komercyjny. A z czego ten mój wniosek? Proszę państwa, klub z dzieci, które uczą się, które pływają, Orka i Delfin bodajże, tak tą druga nazwa, nie miał możliwości od 15 czerwca do dnia dzisiejszego trenować swoich dzieci. Dzieci, które należą do tych klubów, nie mogły pływać na żadnym z basenów, które są w Grudziądzu. Panie prezesie, jak to się ma? Tutaj jakby strumieniem pieniążki lecą, miasto widzi potrzeby klubów zawodowych, natomiast sport amatorski, który jest w zadaniu własnym miasta, jakby po masoszemu jest traktowany, tego sportu nie ma. Czyli nie myślimy o tym, żeby szkodzić dzieci. Dziękuję. Szanowni radni, chciałem się odnieść do kilku kwestii. Zacznę od zmian budżetowych, zmniejszenia rezerwy celowej. Tak? To taki zapis jest. Dla wypłaty odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Miasto Grudziądz. 500 tysięcy złotych z tej rezerwy zdejmujemy schody. Zmniejszenie. Zdejmowaliśmy z tej rezerwy już bardzo dużo. Prawie teraz, czy pan nie wiem, czy już jest zero? O ile teraz? Zero już jest teraz, czy jest zero. Także jak pan prezydent chce rozwiązywać te zobowiązania, które są przepisane w tym zapisie? No właśnie, to jest rezerwa rozwiązana, żeby pokryć te zobowiązania. No właśnie, pan nie wie, na co ta rezerwa była przeznaczona celowo. Ja myślę tutaj, że pan... Na pokrycie straty szpitala to 2013. Tak, ale ta rezerwa... Ale rezerwa miała swoją celowość. Rezerwa miała swoją celowość. Ona jest określona. To nie jest rezerwa na nic. Ja rozumiem, ale kosztem kogoś, ja nie wiem, czy pan to rozumie, kosztem czegoś, kosztem kogoś. Komuś zabieramy, komuś dajemy. To takie proste. Jeżeli mówiliśmy o szpitalu, to jest to przekazywanie z ręki do ręki gorącego węgla. To nie jest zdejmowanie realne długu, tylko przekazywanie z ręki do ręki, przerzucanie. To jest taki zakres. Tu w przypadku jest to samo. Komuś zabieramy, ktoś nie dostanie, ponieważ potrzebujemy na pokrycie. I to jest racjonalne tłumaczenie, bo na pewno ktoś nie dostanie. Ktoś nie dostanie. Ktoś, komu przypisane były te środki, odprawy... Nie, nie szpitalu. Nie mówimy o szpitalu. Rezerwa celowa jest zawsze na coś przeznaczona. I na te cele, jeżeli ściągamy całą rezerwę celową, jeżeli zabieramy, to ona traci swoje to przeznaczenie, jakie miała w budżecie miasta na 2016 rok. Ale zostawmy to, bo widzę, że tak jak prawie w każdym temacie byśmy mogli dyskutować w nieskończoność, a chyba nie szkoda czasu na to. Także oczywiście nie tylko z tego powodu, nie z powodu, ale z innych względów, oczywiście kwestionowany jest także wysokość, kwestionowana jest wysokość do spółek sportowych, ale co nas obawia bardziej niż to dofinansowanie, to to, że te spółki będą utraciły ten majątek, bo te pieniądze po prostu odwalowują. I pan prezydent będzie musiał pokryć straty.
będzie musiał pokryć stratę w tych spółkach. Też. Takie są naturalne konsekwencje. No to są spółki. To jest szereg mankamentów takich, który można się czepiać, nie czepiać. Usługa prawna za 500 000 zł, 516 000 zł, usługa prawna. Chodzi o zwrot VAT-u. 3 miliony tak, ale wie pan, w proporcjach, nawet jak się konsultuje to z najlepszymi prawnikami i tak dalej, to czy samorząd może tyle zapłacić, bo nawet jeżeli to procesowanie odbyło się w dwóch instancjach, no 200 000, 250 do 300 proporcjonalnie do wielkości zwrotu, tak, ale czy 500, czy 500 000? Być może, czy samorząd Grudziądzki stać na takie kwoty? Czy pan odzyskać 3 miliony? Zawsze. Nie, zawsze. Ja wiem, że pan by 1 000 000 zł dał, żeby odzyskać 3 miliony, ale mówimy o pewnej... Wie pan, że stawki są określone. Takie stawki są określone i ilość też jest określona. Wielokrotność, sześciokrotność, jakieś tam stawki. Oczywiście wszystko jest ceną umowną w dzisiejszym świecie, to prawda. Wszystko jest dzisiaj ceną umowną w dzisiejszym świecie. Natomiast budżet miasta, bankrutującego miasta, jeszcze raz powtórzę, bankrutującego, bo to jak mantra przewija się w naszych wypowiedziach opozycji. Tylko dlatego, że chyba nie wszyscy mają świadomość i rozumieją, jaka jest sytuacja finansowa. Nie podzielamy tego optymizmu i tych wszystkich kwestii. No, oczywiście mówiliśmy też o zmniejszeniu wydatków na ulicę Kalinkową. O 1,5 miliona. No tak pan radny powiedział, że ten remont był zmniejszony w pomieszczonym zakresie i dalej. Ale nie dostaliśmy dofinansowania, o które zabiegaliśmy. A cała kampania sukcesów telewizji kablowej mówiła o tym, że tworzymy projekt, na który dostaniemy pieniądze. No i niestety, szanowni państwo, takich pieniędzy nie dostaliśmy, ponieważ wniosek nie został zakwalifikowany. Wniosek nie został zakwalifikowany. Czyli oceniamy skuteczność urzędów. Oceniamy skuteczność przygotowanych projektów, bo nadzieją są środki zewnętrzne. Nadzieją dla tego miasta zawsze były, są i będą środki zewnętrzne. Jeżeli nie potrafimy w tak drobnej kwestii skutecznie zabiegać o dofinansowanie, co dopiero dalej? Co dopiero dalej? Tutaj mówimy o BGK-u i tak dalej, i tak dalej. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Mi się wydaje, że więcej nie będę komentował. No chociaż jeszcze można dużo dyskutować i na TVZK, na wszystkim, ale już darujemy sobie, bo nie będziemy tutaj zbyt wypełniali czasu. Dziękuję. Taką rzeczową odpowiedź na pytanie. Zgodnie z ustawą przesuwany termin zwrotu straty szpitala o 9 miesięcy i tutaj nie ma z nas wątpliwości, 19 milionów zwłaszcza. Będzie, jest to jakaś prolongata spłaty, ale z tych pieniędzy dajemy właśnie na sport zawodowy 1 785 000. Moje pytanie do pana prezydenta, czy my pokrywamy zadłużenie tych spółek, czy to będzie na wsparcie tego sportu dalej? Bo takiej wiedzy nie posiadam. Dziękuję. Właśnie 16 milionów na zmniejszenie pokrycia straty szpitala. Czy ktoś może powiedzieć więcej szczegółów na ten temat, czyli jakie pieniądze mają być przeniesione, nasze pieniądze, w jakiej wartości obiekty mają być przeniesione do spółki Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, jak to wpłynie na bilans szpitala i czy już jesteśmy pewni, że bilans szpitala będzie zrównoważony, jeżeli wykonamy te operacje. I czy nie musieli jednak zostawić sobie tych 16 milionów, gdyby coś się nie powiodło? I jaki jest pozostały przy szpitalu dług w tym momencie? Dziękuję. Dlatego nie skorzystaliśmy z usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego mającego na celu odzyskanie podatku od towarów i usług oraz wydatków poniesionych przez gminę miasto Grudziądz na ich funkcjonowanie. Z usług doradczo-prawnych, znającego się na wielu, jeśli nie na wszystkich kwestiach, pana radnego Kosińskiego. Wówczas kosztowało to 200 000 zł, a nie 500 000, jak eksperci to skrywali. To uzupełniam, poproszę moich współpracowników. Oczywiście pierwszy głos zabrał szef klubu, pan Sławomir Szymański, który mówił, że te środki można dać na inne cele. No, oczywiście, że tak. W pełni się z panem zgadzam. Każda pozycja w budżecie naszego miasta może być skierowana na inne cele. I w takim mieście jak Grudziądz można te cele różne wskazać.
na kulturę, na edukację, na remonty dróg, na dziesiątki i dziesiątki innych spraw. Informując Państwa kiedyś o założeniach rozwoju sportu w naszym mieście, to ileś lat temu to było przed powstaniem spółek akcyjnych. Chcę przypomnieć Państwu, że spółki akcyjne to nie jest jakaś propozycja prezydenta. Jest to wymóg licencyjny Polskiego Związku Piłki Nożnej i wymóg licencyjny władz sportu żużlowego, że te kluby mogą funkcjonować tylko i wyłącznie w formie spółek akcyjnych, to co do zasady. Więc to nie jest tak, że taki był genialny pomysł. Tak po prostu wszystkie kluby w Polsce funkcjonują. Jak w formie spółek akcyjnych, jeżeli chodzi o kluby ekstraligi, kluby pierwszoligowe i wyższe. Innej formy funkcjonowania klubów nie ma. Wspierać, a nie finansować. Ja myślę, że wspieranie klubów, jeżeli chodzi o miasto, gminę Grudziądz, no polega na tym, żeby dofinansowywać, bo innej formy wspierania, czy to w formie zachęt, czy pisania pozytywnych informacji, no to nic taka forma nie daje. Wspieranie klubów polega na finansowaniu i na pomocy organizacyjnej i na rozbudowie infrastruktury. I co my czynimy? Pytanie byłoby kierunkowe, czy chcemy w Grudziądzu sport, czy nie chcemy sport i co to jest ten sport w ogóle. Czy sportem jest sport masowy, imprezy, w których startuje 4000 dzieci. Prawdę przypomnieć Państwu moją decyzję jeszcze jako wiceprezydenta, że zrezygnowaliśmy z organizowania memoriałów poświęconych pamięci Bronka. Na wieży, na stadionie, właśnie na rzecz sportu masowego, uznając wtedy, że taka forma uczczenia pamięci jest lepszą. Oczywiście można by zrobić memoriał, zapłacić 1,5 miliona za przyjazd już tam gwiazd i tym gwiazdom zapłacić i mieszkańcy nie oglądają. My dajemy dla mieszkańców, oprócz wydarzeń kulturalnych, których mamy ogromną ilość w naszym mieście, wydajemy widowiska sportowe. Pytanie, czy nas stać na to, żeby zapłacić. Zgadzam się z Państwem, któryś z Państwa mówił, że 50%. Jasne. To by było idealne założenie, że 50% dopłaca właściciel, czyli miasto, gmina, a drugie 50% radzi sobie klub sam, ściągając sponsorów. Tak jest mniej więcej w GKN-ie. Do tego jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że dochodzą inne działania klubu, jak bilety, karnety i sponsorzy inni. Ja wiem, Pan Radny Szymański ma rację, czas na zmianę proporcji, ale to jest takie hasło, bo ja też bym tak chciał to zrealizować, to hasło, żeby sponsorzy było więcej sponsorów, a mniej, żebyśmy my dopłacali. To każdy by tak chciał i takie działania są czynione nieustannie, nieustannie. Natomiast w naszym otoczeniu biznesowym i w naszym regionie nie ma tych sponsorów. Po prostu nie funkcjonują. Być może, jeżeli rozwiną się firmy, które się rozwijają w tej chwili, są na etapie inwestowania, wzięły kredyty te firmy wzięły, jeżeli się rozwiną, jeżeli powstaną, to ich udział w sponsorowaniu sportu wyczynowego będzie większy. Traktuję Panie Radny Szymański bardzo poważnie Państwa Radnych. Te wszystkie wyniki finansowe spółek przekazywałem Panu Radnemu osobiście. To nie było pisemnie, bo ponieważ Pan to na komisji raz prosił, na jednej komisji, na drugiej i ja te dane Panu przekazałem. To nie ma żadnej tajemnicy, spółki monitorowane są przez nadzór właścicielski na bieżąco. Na bieżąco, tam się nic takiego nie dzieje, żeby nie można było Państwa poinformować o tym. Pieniędzy na spółki co roku więcej nie wydajemy. Dajemy te same kwoty od samego początku. To jest 2,5 miliona złotych dokapitalizowania do Olimpii i 2 275 tysięcy do BKR. Budżety obydwu klubów są mniej więcej zbliżone. Mówię to o wielkości od 5,5 do 5 milionów 800 tysięcy rocznie. Dochody z biletów na Olimpii jeszcze nie mam, bo te imprezy cały czas trwają, ale jeżeli chodzi o GKM w tym roku, to było około 830 tysięcy złotych. To Państwu może nic nie mówi, ale dochody w roku 2015, jeżeli chodzi o GKM, to były 670 tysięcy, czyli w tym roku zwiększono bodajże procentowo, to tam nie wiem, o kilkanaście procent, co jest dużym wynikiem. To jest dużym wynikiem, jeżeli chodzi o ten typ zwiększenia wydatków.
My musimy się zdecydować jako radni, czy chcemy mieć ten sport, czy nie, bo bez dokapitalizowania tego sportu nie będzie. Nie będzie co dwa tygodnie 2-2,5 tysiąca średnio widzów na meczach Olimpii i nie byłoby 7 tysięcy, bo taka jest frekwencja mniej więcej na meczach WKR-u. Ja Państwu to proponuję, żeby tak było. To dofinansowanie jest niezbędne, bo ludzie oprócz pracy to powinni mieć pójść gdzieś na wydarzenia kulturalne i na wydarzenia sportowe, na jeszcze inne wolne spędzenie czasu, czy jak tutaj rekreacja, czy wycieczki rowerowe, piesze, czy inną formę spędzenia wolnego czasu. Jest to niezbędne w naszym osobniczym rozwoju. To nie tylko praca i nie tylko dom. To jeszcze jest coś innego na zewnątrz. Podobnie radny Szymon Gurgin mówił, że strumień pieniędzy budzi jakieś emocje, owszem, nie? I też mówi, że pod warunkiem znalezienia sponsorów. No, odpowiedź jest zbliżona, tych sponsorów po prostu nie ma. Być może, jeżeli będzie, a jest w tej chwili ożywienie gospodarcze, wśród różnych firm jest, to nie ulega wątpliwości, bo brakuje ludzi do pracy, firmy nie tylko nowe, ale istniejące firmy się rozwijają, widać to również po różnych opłatach, tam w PIT-ach na przykład to widać. To będzie inne podejście do sponsorowania, ale to jest kilkudziesięciu sponsorów po kilka tysięcy złotych. Po kilka tysięcy złotych. I jednego głównego sponsora, takiego jak w tej chwili Mr. Garden jest do końca roku jeszcze w PKN-ie, tak w Olimpii na przykład nie widać. Co pani prezydencie o pani kolegu? Aha, to dobrze, to w kolejnym dobrze, bo to na razie. Aha. Pan radny Marek Czepek. To już wspomniałem, panie radny, o tych spółkach akcyjnych, których tam powołaliśmy chyba w 2011 roku i rzeczywiście w stowarzyszeniach my mamy tylko dofinansowanie do funkcjonowania stowarzyszeń i pełnego wglądu w finanse stowarzyszenia nie musimy mieć, bo nie dajemy tych pieniążków wszystkich. Natomiast spółka mamy pełen wgląd, nie? To ile pozyskuje klub, a ile spółka, to oczywiście takie sprawozdanie będzie. Takie sprawozdanie będzie. Rok jeszcze budżetowy trwa. Myślę, że na początku przyszłego roku wszystkim Państwu radnym dostarczymy sprawozdania dokładne i szczegółowe. Sport amatorski. Wspomniał Pan o sporcie amatorskim, o pływakach. Oczywiście pływacy trenują. Pływacy trenują, Panie Radny, od godziny 6 rano do godziny 8 na Kalinkowie. Dlaczego trenują na Kalinkowej? W basenach szkolnych w okresie wakacji wprowadzono rozporządzenie dotyczące oczyszczania tych basenów środkami technicznymi, chemicznymi. To z kolei spowodowało poniesienie nakładów finansowych i musimy wyłączyć baseny z funkcjonowania, mam nadzieję, panie naczelniku, że do końca września. Problem, że baseny w okresie lata są nieczynne. Te baseny zawsze były nieczynne, dlatego że wodę z niecki basenowej trzeba spuścić, trzeba naprawić ściany i dno niecki basenowej i dopiero we wrześniu wpuszczamy wodę do basenu. I zawsze tak było. W tym roku troszeczkę przesuwamy ze względu na wymogi, które stawia rozporządzenie i nie jest to, przyznam szczerze, zaniedbanie ze strony miasta, ze względu na to, że pierwsze sygnały ze strony szkół, tych dwóch szkół, o tym, że taka potrzeba jest i że są potrzebne pieniądze, otrzymaliśmy z końcem roku szkolnego. Mimo, że rozporządzenie rzeczywiście ukazało się w grudniu, też nie w listopadzie, tylko w grudniu zostało opublikowane. W związku z tym natychmiast przystąpiliśmy do prac. Proszę zauważyć, trzeba było znaleźć łącznie 78 tysięcy na ten cel. I te pieniądze zostały rzeczywiście znalezione, chociaż nikt ich wcześniej też nie zgubił, jak mawiał ktoś tu z klasyków. Przesunięte, tak, oczywiście. W związku z tym w tej chwili na sesji staje ta uchwała dotycząca, to znaczy ta część dotycząca przesunięcia środków. I urządzenia dozujące, które są bardzo istotne, ale też te odkurzacze basenowe zostaną zakupione. To są zupełnie nowe wymogi.
Proszę zwrócić uwagę, że w tych basenach trzeba będzie teraz wykonywać badania kilka razy dziennie i będą to musieli robić pracownicy basenu i będą musieli również zaznaczać wyniki tych badań na tablicy, która będzie na terenie basenu. Kolejny pan radny Kościński tłumaczy o tych rezerwach celowych, mówi pan radny. Rezerwy można wykonać w budżecie i państwo radni głosujecie nad takim budżetem, który miał kilka tych rezerw celowych. Rezerwy celowe obowiązkowe są w zarządzaniu kryzysowym i te rezerwy nie można rozwiązać, te rezerwy można pokryć jakieś tam wydatki z tej rezerwy. Natomiast rezerwa celowa może być również na odprawy, na przykład emerytalne i odprawy odchodzących jakieś nagody jubileuszowe. Jeżeli mamy wiedzę, że już czegoś takiego nie ma w tym roku, no to taką rezerwę rozwiązujemy i nikt na tym nie traci. Nikt nie straci. Oczywiście, że nie. I nikt na tym nie traci, bo już taki cel został osiągnięty wcześniej. I to, co pozostało, to po prostu zdejmujemy. Tak to funkcjonuje. Natomiast pan ciągle mówi o bankrutującym mieście. No, miasto nie bankrutuje. Mało tego, inwestujemy w ulice, remontujemy. Nie wszystkie ulice w mieście nadają się do pozyskania środków finansowych. Ja przy okazji odpowiedzi tutaj panu radnemu Michałowi Czapkowi mówiłem, że Kalinkowa próbowaliśmy raz, próbowaliśmy drugi raz, ale nie spełnia kryteriów, które by były takie, żeby dostać dofinansowanie na przykład z programu rozbudowy Schetynówek. Nie spełnia, ale jest wiele ulic w mieście, które nie spełniają tych kryteriów. Te, które spełniały, już otrzymały. I tu nie ma żadnych błędów w wyliczeniu, ani żadnych niewiedzy, czy braku umiejętności pracowników, którzy wykonują te projekty. Myśmy próbowali, a to jest konkurs. Pani radna, pan Sikora jeszcze tam wypowiedź moją uzupełni odnośnie ulicy Kalinkowej, bo no to jest taki przykład, gdzie czekaliśmy do końca z dofinansowaniem zewnętrznym. Nie pozyskaliśmy się. Pani radnej Makowskiej odpowiadam, że jest to na działalność klubów bieżącą. Na działalność bieżącą klubów jednego i drugiego po to, żeby zakończyły końcowy rok z wynikiem na około zera. Brakuje tych środków na działalność bieżącą. Pan radny Chyła Wojciech pyta się, jakie wartości mają być przeniesione do GIM-u i czy jesteśmy pewni, że to wpłynie na poprawny wynik finansowy szpitala za rok 2015. Odpowiadając panu radnemu Markowi Czapkowi, że nie ma jeszcze tej komisji do spraw restrukturyzacji, to wspomniałem, że czekaliśmy na wycenę tych nieruchomości. Taką wycenę mamy. I z tego, co się zorientowałem, to ta wycena, pan wiceprezydent Sikora też mówił, że w rozmowach z bankami, jeżeli będzie kredyt restrukturyzacyjny, to on nie musi być akurat 200 firm, bo może być stopniowany. Może być stopniowany na konkretne potrzeby szpitala, restrukturyzacyjne potrzeby szpitala. Jak będzie spełniony cel, to będzie następny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o samą technikę przekazania tych nakładów do GIM-u, to już tu wielokrotnie mówiliśmy, pan szef Komisji Budżetu też to mówił i ja myślę, że może będzie bardziej wiarygodny, panie Macieju, na odpowiedź na to pytanie. Jest pan szefem... Nie w tym momencie, ja dam panu czas, sekundę, bo tam jeszcze jest więcej pytań. Pytanie pana radnego Wojciecha Chyły było takie, jakie wartości mają być przeniesione i czy jesteśmy pewni w związku z tym wyniku? To jest to pytanie. Kolejne pytanie, jak wspomniałem, no nie, to pan na Polski nie zadawał pytania, to miał uwagę. To poproszę w tej chwili tak, pana wiceprezydenta Sikorę, żeby jeszcze nawiązał do ulicy Kalinkowej. Bardzo proszę. Dofinansowanie znajdowałem program przy budowie dróg lokalnych ulicy Kalinkowej. Oczywiście zdejmujemy kwotę 1 400 000, ale to była kwota planowana do pełnej wartości kosztorysowej. Gdyby w wyniku przetargu uzyskaliśmy mniejszą wartość tych robót, gdybyśmy otrzymali to dofinansowanie, to pewno byłoby na poziomie około 1 000 000 zł. Dziwnym trafem pan radny pomija te kwoty dofinansowania, które w tym roku zdobyliśmy na inne ulice. Tutaj może wymienię. Panie radny, co pan trzyma w budżecie? Tam są te kwoty zapisane. Mówię tu o dodatkowych pasach ruchu. Ulica Warszawska, mówię tutaj o przebudowie jeszcze sieci tramwajowej, który już został zakończony, a pozyskaliśmy dofinansowanie. I tutaj mówię o przebudowie
ulicy Halera, na którą otrzymaliśmy 2 miliony złotych. Więc łącznie mamy tam prawie 20 milionów złotych z tego na przebudowę dróg w tym roku pozyskane. A dlaczego? Bo pan też wspomniał, że źle składamy wniosek. Wniosek przeszedł wszelkie oceny merytoryczne i formalne, panie radny. Po prostu środków w tym projekcie było bardzo mało. I dlaczego, że się nie otrzymali, to pan doskonale wie. Nie wiem, czemu pan to porusza. Pan wie dobrze, że na ulicy Kalinkowej nie jeżdżą autobusy, a punktowane są w tym programie przebudowy na przykład zatoki autobusowe. Pan wie doskonale, że ta ulica Kalinkowa nie styka się z inną żadną gminą, żadnym innym samorządem gminnym, więc nie mogliśmy zawrzeć porozumienia międzygminnego czy międzypowiatowego na wsparcie tej ulicy. I pan też doskonale wie, że ulica Kalinkowa nie styka się z żadną drogą krajową, a tylko takie ulice mają dodatkowe punkty za wspieranie. Tych trzech podstawowych kryteriów, które zakierowanie spełnia, stąd też brak tego zafinansowania. Jeszcze uzupełniając, panie prezydencie, jak można w sprawie okien, bo pan radny Szymański tutaj poruszył okna w tym Szymotulniaku. Panie radny, w tej samej uchwale budżetowej, w załączniku na końcu, gdzie mamy wydatki, plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych, mamy trzy pozycje związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w ramach obszaru strategicznej interwencji. Tu wielokrotnie na tej sali mówiliśmy, że obiekty przeznaczone w pierwszej kolejności w ramach OSI do termomodernizacji to są wszelkie szkoły ponadgimnazjalne, w tym również pierwszy ogólniak, drugi ogólniak zespół szkół technicznych, zespół szkół ekonomicznych i tak dalej, które tych obiektów jest dużo. Myśmy już wykonali audyty energetyczne tych obiektów. Zostały zlecone dokumentacje projektowe, aby chcemy uzyskać do końca roku pozwolenie jeszcze na budowę. I w najbliższych miesiącach poszczególne te szkoły ponadgimnazjalne będą przechodzić pełną termomodernizację. I to nie tylko okna, które zostały do wymiany, ale również docieplenie stropów, docieplenie ścian od wewnątrz. W przypadku autentycznego ogólniaka mamy tutaj obiekt zabytkowy, nie będziemy ocieplać od zewnątrz, tylko od wewnątrz. Jak i też podzielenie poszczególnych obiektów poszczególnej infrastruktury grzewczej, czyli podziału poszczególnych szkół na obwody, tak aby założyć na węzłach cieplnych automatykę i aby oddzielna temperatura była ustawiona na sale lekcyjne, oddzielna na salę gimnastyczną, oddzielna na korytarze i w zależności od potrzeb za pomocą automatyki można było tyle tylko ciepła pobierać z sieci ciepłowniczej, ile jest potrzebne. Bo problem w szkołach to jest nie tylko niedogrzanie, ale też jest przegrzanie niektórych pomieszczeń. Więc po prostu, bo jest jedna automatyka na cały obiekt. To się procedury związane z tym projektem i przystąpimy do roboty. Dziękuję. Jeszcze pan radny Dorosny odpowiedź, tak? Bardzo proszę. Znaczy inaczej, wynik jakiś chyba musi osiągnąć, to jest około minimum, w mojej ocenie, około 75 milionów złotych. Z czego to wynika? Za rok 2015 szpital zanotował stratę 43 miliony złotych. Na dzień dzisiejszy wiemy, że strata, jak nie mylę się chyba, wynosi na połowę roku około 17 milionów. Radny Kosiński, jeżeli coś mylę się, to proszę wyprostować. Na koniec roku prawdopodobnie to wzrośnie, czyli trzeba przewidywać, że ta strata będzie na poziomie 30 milionów złotych. Czyli w ciągu tych dwóch lat mamy około 75 milionów złotych do pokrycia, czyli jeśli jeszcze szpital rozliczyłby nadwykonania, tak jak zrobił to w roku poprzednim, czy za rok poprzedni, 2015, to może wzrosnąć. Czyli wynik na tej operacji powinien być minimum 75, być może do 100 milionów złotych, co nie oznacza, że to nakłady mają być przeniesione w tej wartości. Nakłady muszą być przeniesione w większej wartości. Z czego to wynika i to, bo tu jest cały czas mowa o wycenie, bo jak Państwo wiecie, dzisiaj jest wycena, ona musi być wyceniona w kwotach rynkowych, ale też szpital poniósł koszty na wytworzenie tych nakładów. Ja nie wiem, jak to było amortyzowane, nie mam tutaj takiej wiedzy, jaki był procent amortyzacji rocznej, więc to będzie ta wartość nakładów, moim zdaniem, przewyższa grubo 100 milionów złotych. Tak? Co oznacza, że wynik tego na tej operacji szpitala będzie na przykład na poziomie 70 milionów złotych. Ale jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Szanowni Państwo, musicie mieć świadomość, że to, o czym my tutaj mówimy, to są zapisy księgowe tak naprawdę. Pewne zapisy będą skorygowane w szpitalu, z tego nie ma pieniądza. Tak?
za tym nie idzie przepływ pieniądza, za tym idzie oddłużenie szpitala, bo GIN pożyczył szpitalowi to, co uzyskał od Siemens Finance. Jakby ten, mówiąc tak bardzo obrazowo, no, będzie kompensat, tak, i jakby szpital zostanie oddłużony na poziomie, załóżmy, 150 milionów złotych, tak, a ten dług jest i tak w GIM-ie, ponieważ GIM za te 150 milionów, które jakby przejmie obiekty, tak, de facto, które dzisiaj są posadowione na gruncie należącym do GIM-u, stąd mówimy o nie sprzedaży nieruchomości, tylko o przejęciu nakładu, czyli to, co zostało wybudowane na co tym de facto w gruncie. To jest dosyć skomplikowana operacja i jakby co do szczegółów, to trzeba by sobie dokładnie to rozpisać, ale mniej więcej to tak to ma zafunkcjonować. Ale jeszcze raz mówię, to jest bardzo ważne, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens, to po pierwsze trzeba zapewnić stabilizację GIM-owi, bo GIM i prezes GIM-u biorą gigantyczną odpowiedzialność za tą operację, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie same działania wewnątrz szpitala, bo to, że szpital zostanie oddłużony i oczywiście będzie musiał płacić też, to jest kwestia VAT-u i tak dalej, za użytkowanie tych obiektów. Jak sobie z tym będzie radzić, to jest jakby kolejne pytanie, ale trzeba się zająć na poważnie też wewnętrzną restrukturyzacją szpitala, kosztów włączenia oddziałów, etc. Wpisać to w nowy program, bo też pamiętajmy o jednym, to co o czym zapominamy, tak naprawdę w systemie ochrony zdrowia brakuje pieniądza. I to Państwo też doskonale przecież wiecie, o tym też PiS mówi wielokrotnie, że nie wiem, czy są źle wydawane. Państwa na razie reformy zakładają likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, ale w żaden sposób nie zakładają większych środków na ochronę zdrowia. Zakładają w perspektywie 10 lat zwiększenia do 6% i bardzo dobrze, bo to jest szansa. Tylko przerażające jest, że zakładacie go w perspektywie 10 lat, a nie w perspektywie roku, dwóch czy trzech. Bo tych środków dzisiaj brakuje i tak naprawdę samorząd Grudziądza finansuje deficyt w ochronie zdrowia. Bo tak to wygląda. My nie możemy pozwolić, żeby mieszkańcy czy pacjenci umierali na ulicach. Dlatego ten deficyt, który jest w systemie, systemowy deficyt tak naprawdę jest pokrywany z samorządem. Dlatego wielokrotnie mówimy, że Grudziądz nie może być zakładnikiem szpitala. I jakby zakładnikiem niewydolnego systemu ochrony zdrowia, który jest trudnym systemem, w którym i nie radziło sobie SLD, nie poradziło sobie PO, a dzisiaj też pewnie ma pewne problemy też i PiS. Dziękuję bardzo. Pan radny Kopkowski, pan radny Marek Czechek, pan radny Kosiński, pan radny Szywański, pani radna Nowak. Dwie kolejności. I sprawy, że jednak miasto nie zyskało, tylko takie były nasze przepisy. Skoro się już przy głosie, też chciałbym zwrócić uwagę tutaj panu radnemu Kosińskiemu, który zaklina rzeczywistość, że budżet miasta jest tragiczny, miasto jest w stanie. Chciałbym przypomnieć, że to właśnie rząd pańskiej partii drenuje budżety miast, gdy radny na Polski zwrócił uwagę, że miasto musiało wziąć po prostu ad hoc 208 tysięcy złotych w związku z wprowadzeniem cudownej reformy, zniesienia obowiązku cudownego dla 6-latków. Te 208 tysięcy miasto mogło przeznaczyć na inny koszt, niestety musi pokryć marzenia tutaj pani minister. To jest redowe kolorowanie kroczących długów, zobowiązań na taką skalę, które doprowadziło do sprawnej sytuacji finansowej, które sygnalizował Radny Kosiński, którego Regionalna Izba Obrachunkowa wielokrotnie, gdy pan przeczytał ze szczególną uwagą te sprawozdania, to pan wszystko wiedział. Ale to nie o to chodzi. Odpowiadam panu radnemu Sikorze, który ze swoistą, przepraszam panu radnemu, panu prezydentowi Sikorze, który ze swoistą metodą w zasadzie sugeruje, że ja wiem. Pan mówił, że ja wiem. Jest pan kolejną już osobą na tej sali, bo pan radny Dlanowski też mówił, że ja wiem. Otóż ja powiem panu, że ja nie wiem. I też nie wiedziałem, nie znałem tych wszystkich. Ale pan wiedział. Pan się przed chwilą pochwalił tą wiedzą. Pan doskonale wiedział, że składając taki wniosek, pan nie dostanie takiego dofinansowania. To ja mam pytanie, jeżeli pan wiedział, bo ja nie wiedziałem,
to dlaczego pan składał taki wniosek? Tylko po to, żeby w telewizji kablowej powiedzieć, że dostaniemy dofinansowanie? Tylko po to? Propagandy sukcesu, szanowni państwo, to my mamy dość. Jeżeli państwo wiedzieliście, że nie będzie tam zatoki, nie będzie przystanku autobusowego, nie będzie przejść